Michaił Afanasiewicz Bułhakow. Mistrz i Małgorzata. Wolant Olek Basiłaszwili. Mistrz Aleksandr Galibin. Małgorzata Anna Kowalczuk. Piłat Kirił Ławrow. Jeszła Siergiej Bezrukow. Karabiow Aleksandr Abdułow. Asasello Aleksandr Filipienko. Kot Behemot Wanomiras Jan Siemion Furman. Afraniusz Lubomiras Laucjawicius. Człowiek we Fręczu Valentin Gaft. Hella Tania Ju. Mogarycz Gennadij Bogaczow. Niza Rozyna Cidulko. Judasz Dmitrij Nagijew. Natasza Ksenia Nazarowa. Mikołaj Iwanowicz Wadim Łobanow. Śledczy Aleksandr Czaban. Warionucha Andrzej Szarkow. Dźwięk Michał Wiktorow. Efekty specjalne Olek Kondratiew. Charakteryzacja Irina Wasiliewa, Wadim Hałajimow. Kostiumy Nadjeżda Wasiliewa. Montaż Leda Siemionowa. Scenografia Władimir Swietozarow, Marina Nikołajewa. Muzyka Igor Korneliuk. Zdjęcia Walerii Mulchaut. Współpraca produkcyjna Ruben Dziżdziżian. Kierownictwo produkcji Władimir Wortko. Produkcja Antony Złotopolski, Walerii Todorowski. Scenariusz i reżyseria Władimir Bortko. Część ósma. Bardzo panią wymęczyli? O nie, messer. Nobles oblige. Szlachectwo zobowiązuje. To jest wódka? Zmiłuj się, królowo, czy pozwoliłbym sobie nalać damie wódki? To najczystszy spirytus. Proszę pić. Noc pełni księżyca to noc świąteczna, więc jem kolację w ścisłej kompanii najbliższych i sług. Pani zdrowie. Więc jak się pani czuje? Jak minął ten męczący bal? Wstrząsająco. Wszyscy byli oczarowani, zakochani, porwani. Ileż taktu, jakaż mądrość, jaki czar i urok. Nawet nie mów. Proszę powiedzieć, pan zastrzelił tego byłego barona? Oczywiście. Jak go nie zastrzelić? Koniecznie trzeba było go zastrzelić. A jeśli przyjdą pana zaaresztować? Naturalnie przyjdą, czarująca królowo, obowiązkowo, ale nic z tego nie wyjdzie. Bardzo się przestraszyłam, kiedy on upadł. Pan jest dobrym strzelcem. To jak patrzeć, co innego walnąć młotkiem w szybę krytyka Łatuńskiego, a co innego trafić go w serce. W serce. A co to za krytyk Łatuński? Jest taki. Dziś wieczorem zdemolowałam mu mieszkanie. Masz tobie, a to czemu? Bo on, messer, zniszczył pewnego mistrza. Ale po co było to robić samej? Pozwolisz, messer, urwę mu głowę. Siedź, ja zaraz sam. Nie, błagam. Messer, to niepotrzebne. O.
A to już jak chcesz. Jak ugodno. Пожалуй, мне пора. Chyba już na mnie pora. Późno już. No, kudarze wy spieszycie? Dokąd się pani śpieszy? Pora. Czas na mnie. Благодарю вас, месье. Dziękuję panu, meser. Wszystkiego najlepszego. Może być to nie być. Może chce pani coś powiedzieć na pożegnanie. Nie, niczego. Nie, nic. Кроме того, что если я ещё Chyba tylko, że jeśli byłabym potrzebna, to jestem do dyspozycji. Ja ничуть не устала и очень Nie jestem zmęczona, bal mi się bardzo podobał. I gdyby jeszcze trwał, z radością ofiarowałabym panu meser swoje kolano, by dotykały go tysiące wisielców i morderców. Dobrze. Masz rację, tak trzeba. Tak i nada. My was ispytowali. Poddawaliśmy cię próbie. Nigdy o nic nie proś. Nigdy i nikogo. A przede wszystkim tych, którzy są od ciebie silniejsi. Sami zaproponują i wszystko i dadzą. Все дадут. Садитесь. Siadaj, dumna kobieto. I tak, Margo. Więc, Margo, czego sobie pani życzy za to, że była dziś pani moją gospodynią? Jak wysoko ceni sobie pani swoje kolano? Tylko teraz proszę już bez skrępowania. To ja zaproponowałem. Так стало быть, я могу попросить только об одной. Могу попросить только о одно. Не попросить, потребовать. Не просить. Потребовать. Зажондать, моя пани. Моя донна. Я хочу, чтобы Фриде Chcę, żeby nie подрzucano już Фриде tej chusteczki, którą udusiła swoje dziecko. I co z nią zrobić? Ponieważ nie widzę możliwości wzięcia przez panią łapówki od tej kretynki Fridy, sam nie wiem, co zrobić. Pan jest, zdaje się, człowiekiem wyjątkowo dobrym, o wysokiej moralności. Wysokomoralny człowiek. Jestem lekkomyślna. Stawiam się za Fridą tylko dlatego, że niebacznie dałam jej nadzieję. Ona teraz czeka, meser, wierzy w moją moc. I jeśli poczuje się oszukana, nie będę miała spokoju do końca życia. Tak wyszło. To rozumiem. Так вы сделаете это? Зроби пан то. Ни в коем случае. В жадном выпадку. Каждое ведомство должно Каждый повинен заниматься своими, да. своими справами. Я этого Я не буду. Не зроби, нех пани зроби то сама. А вы сделаете сами. А разве поможет? Але чи то се спелни? Да делайте. Прошу это зробить. Что за мэнка? Фрида. Королева. Królowo. Тебя прощаю. Wybaczono ci. Тебя прощаю. Не буду больше. Nie będą ci już podrzucać chustki. Królowo. Благодарю вас, прощайте. Dziękuję wam. Żegnajcie. No что ж, бегемот. Cóż, behemocie. Nie будем наживаться на Nie będziemy wykorzystywać niepraktycznych postępków ludzkich w taką noc. Oczywiście, meser. I tak. Poza tym Это не в счёт. Ja nic nie zrobiłem.
Я ведь ничего nie делал. Что вы хотите? Czego chce pani dla siebie? Almazne Donna, советую Królowo, moja brylantowa, proszę być teraz bardziej rozsądną, bo szczęście może od pani uciec. Ja chcę, żeby mnie сейчас же, chcę, żeby natychmiast, w tej chwili zwrócono mi mojego ukochanego mistrza. Ty. Znowu mam halucynację. Nie. Nic się nie bój. Nie płacz, Margo, nie rań mnie. Jestem ciężko chory. Ja też. Да. Его хорошо отделали. Нежели го обробили. Так. Верь мне. Уверь мне. Что тебе помогут. Они тебе помогут. Дай-ка рыцарю этому человеку. Рыцарю, дай тому человекови coś do picia. Proszę. Wypij. Pij. Ty boisz się? Boisz się? Nie, uwierz mi, oni ci pomogą. To na szczęście. To ty, Margo? Nie sumniewaj się, że ty ja. To na pewno ja. O, смотрите, on już przychodzi. Dochodzi do siebie. To drugie dzieło. Teraz to co innego. Porozmawiamy. Kto wy taki? Kim jesteś? Ja teraz to... nikim. Откуда вы сейчас? Skąd przybywasz? Z domu skorbi. Z domu cierpienia. Jestem chory psychicznie. Okropne słowa, okropne. To jest mistrz, meser. Ja to wiem. Proszę go wyleczyć. Jest tego wart. Wiesz, z kim teraz rozmawiasz i gdzie jesteś? Znaję. Wiem. Moim sąsiadem w domu wariatów był poeta Iwan Bezdomny. Opowiedział mi o was. Rzeczywiście. Miałem przyjemność spotkać się z tym młodym człowiekiem na patriarszych prudach. Mało mnie samego nie doprowadził do obłędu. Udowadniał, że mnie nie ma. Ale pan wierzy, że to naprawdę ja. Trzeba wierzyć. Wiesz, to naprawdę on. Proszę powiedzieć, czemu Małgorzata nazywa pana mistrzem? Proszę jej wybaczyć. Ma zbyt wysokie mniemanie o powieści, którą napisałem. O czym jest ta powieść? Roman.
О Понтии Пилате. О Понтиюшу Пилате. О чем? О чем? О ком? Это потрясающе. Стрясающе. Вот теперь. Teraz? И вы не могли. Не мог пан знаleźć innego tematu? Дайте-ка почитать. Chciałbym ją przeczytać. Я не могу этого сделать. To niemożliwe. Spaliłem ją. Простите, не поверю. Przepraszam, nie wierzę. Этого быть не может. Niemożliwe. Rękopisy nie płoną. Nie горят. A ну-ка, бегемот, дай-ка сюда. Behemot, daj tę powieść. Вот она рукопись. To ten rękopis, ten. Всесилен. Jesteś wszechmocny. Teraz rozumiem. No, Margarita. Więc Małgorzato, mów. Gawarycie, że czego ci trzeba? Proszę, żeby nas опять вернули в подвал. Proszę, byśmy mogli wrócić do sutereny w Arbackim Zaułku. Żeby świeciła lampa i żeby wszystko było jak przedtem. Ach, nie słuchajcie biednej żeńczyny. Proszę nie słuchać tej biednej kobiety. W tej suterenie od dawna mieszka kto inny, a w ogóle nie bywa tak, żeby było jak kiedyś. Nie bywa, to mówisz? Nie bywa, mówisz? To wierna. To prawda. No my popróbujemy. Spróbujemy. Azazello. Azazello. Dzień dobry. Mogarycz? Mogarycz? Alojzy Mogarycz? To ty po przeczytaniu artykułu łatyńskiego napisałeś donos, że mistrz przechowuje nielegalne wydawnictwa? Bo chciałeś przejąć jego mieszkanie. Co ty robisz, Margo? Nie poniżaj się. Protestuję, to nie jest poniżenie. Wannę wstawiłem, samo odnawianie, boiler. I dobrze, że wstawiłeś, będzie się mógł kąpać. Won! To nawet lepsze niż to, co opowiadał Iwan. Przepraszam. Pan jest tym kotem, który jechał tramwajem? To ja. Miło mi, że pan się z takim szacunkiem odnosi do kota. Nie wiadomo, czemu wszyscy mówią do mnie ty, choć żaden kot nie pił z człowiekiem Bruderschaftu. Ale wie pan, wydaje mi się, że pan nie jest całkiem kotem. Dziękuję. Wezmą się teraz za mnie w szpitalu. Dlaczego mieliby się brać? To pana historia choroby? Tak. A to księga meldunkowa pana gospodarza. Kto tu jest wpisany? Alojzy Mogarycz. Fiu, i nie ma Mogarycza. Proszę zauważyć, nigdy go tu nie było. A jeśli właściciel będzie zdziwiony, proszę powiedzieć, że mu się przyśniło. Koniec, messer. Nie, nie koniec. Gdzie rozkażesz, najdroższa pani, wysłać swoją świtę? Mnie ona nie jest potrzebna. Duszek,
Najdroższa Małgorzato Nikołajewna, niech się pani wstawi, niech mnie wezmą za wiedźmę. Monsieur Jacques oświadczył mi się i dał 5 złotych monet. Towarzysze, przepraszam. Proszę dać mi zaświadczenie o tym, gdzie spędziłem ostatnią noc w celu okazania milicji i żonie. Zazwyczaj świadectw nie wydajemy, ale dla pana zrobimy wyjątek. Spróbujemy. Niniejszym zaświadcza się, że Nikołaj Iwanowicz ostatnią noc spędził na balu wydanym przez szatana w charakterze środka transportu. Daj nawias, Hela, i wpisz wieprz. Podpis Behemot. Proszę. Dziękuję, towarzysze. Z serca dziękuję. Zwolnijcie mnie. Nie mogę być wampirem. Wtedy z Helą o mało co nie wykończyliśmy rzymskiego. Nie jestem żądny krwi. Zwolnijcie. Co to za brednie? Proszę się nie niepokoić, messer. Przez telefon nie należy obrażać. Przez telefon nie wolno łgać. Zrozumiał? Nie będziesz więcej? Ja szczerze chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, wasza wysokość. Ja zaraz po obiedzie. Dobra, do domu. To co, teraz do suterenny na Arbacie? A powieść? A Piłat? Nienawidzę tej powieści. Zbyt wiele przez nią wycierpiałem. Nie słuchaj go, meser, on jest zmęczony. Ale przecież coś opisywać trzeba. Jeśli pan skończył z prokuratorem, to może wziąć na warsztat takiego Aloizego. Żaden redaktor tego nie wydrukuje. Poza tym, to nieciekawe. To z czego będziecie żyć? Popadniecie w nędzę. I dobrze. Ona pójdzie po rozum do głowy i odejdzie. Nie sądzę. I powiem, że ta powieść jeszcze was zaskoczy. To smutne. Nie smutne. Nic strasznego się już nie wydarzy. Cóż, Małgorzato Nikołajewna, to chyba wszystko. Czy może ma pani do mnie jeszcze jakieś pretensje? Jak pan może, messer? Więc weźcie to ode mnie na pamiątkę.
Прощайте. Шагнайте. До свидания. До видения. А вот чего не понимаю? Jednego nie rozumiem. Что это все ciągle północ, północ i północ, a przecież już dawno powinien być poranek. Północ, miło jest trochę zatrzymać świąteczną północ. Zadzierżać. No, cóż, żelaję życzę wam szczęścia. Otwierajcie! Otwierać. Nikogo nie mam. Słońce powróciło nad Jeruszalaim. Przed odejściem i zanurzeniem się w wodach Morza Śródziemnego posyłało znienawidzonemu przez prokuratora miastu pożegnalne promienie. Wspaniały smak, ale to nie falern, Cekuba 30-letnia. Więc co mi możesz powiedzieć o nastrojach w mieście? Przypuszczam, prokuratorze, że nastroje w Jeruszalaim poprawiły się. Więc można być pewnym, że nie będzie już nieporządku. Na tym świecie można być pewnym tylko jednego: mocy wielkiego Cezara. Niech bogowie ześlą mu długie życie i wszechogarniający pokój. Więc myślisz, że wojska można już wyprowadzić? Przypuszczam, że kohorta gromowładnego może odejść. Dobrze byłoby, żeby na pożegnanie przeszli jeszcze przez miasto. Dobra myśl. Jutro ich zwolnię i wyjadę sam. I sam ujadę. Przysięgam na ucztę 12 bogów. Wiele bym dał, żeby zrobić to jeszcze dziś. Prokurator nie lubi Jeruszalaim? Miej litość. Na świecie nie ma bardziej beznadziejnego miasta. Magowie, czarodzieje, cudotwórcy, stada pielgrzymów. Fanatycy. Ile kosztował choćby ten Mesjasz, którego nadejścia w tym roku oczekiwali? W każdej chwili możesz się stać świadkiem okrutnego rozlewu krwi. Ciągle przesuwać wojska, czytać donosy, skargi, z których połowa jest przeciw tobie samemu. Zgodzisz się, że to nudne? No cóż, wróćmy do naszych spraw. Opowiedz mi o kaźni. A co przede wszystkim interesuje prokuratora? Tłum nie próbował okazywać niezadowolenia? To najważniejsze. Nie próbował, bo i nie było tłumu. Bardzo dobrze. Sam stwierdziłeś zgon. Prokurator może być spokojny. Powiedz, przed ukrzyżowaniem dano im pić? Tak. Ale on pić nie chciał. Kto? Przepraszam. Nie powiedziałem? Ha-Nokri.
Безумец. Szalony. Umierać od ożogów. Umrzeć na udar słoneczny. Czemu nie wziąć tego, co daje prawo? Jakimi słowami odmówił? On сказал, что благодарит. Powiedział, że dziękuję. I nie wini za, nie wini za to, że zabiera mu się życie. Kogo? A tego hegemonie nie powiedział. Nie próbował w obecności żołnierzy prorokować? Nie, hegemonie. On nie był mnogosłowny. Tym razem był milczący. Na этот раз. Единственное, что он сказал, jedyne, co powiedział, to, że spośród wad ludzkich za najgorszą uważa tchórzostwo. Одним из самых главных он считает трусость. Dlaczego nawiązywał? Tego nie można było pojąć. Zachowywał się dziwnie, choć właściwie tak jak zawsze. Na czym polegała ta dziwność? Ciągle próbował zaglądać w oczy otaczających go i uśmiechał się. I все время улыбался, jakby był myślami gdzie indziej. Какой-то растерянной улыбкой. Больше ничего. Więcej nic. Больше ничего. Więcej nic. Дело заключается в следующем. Rzecz w tym. Choć nie możemy znaleźć, przynajmniej teraz, jakichś jego wielbicieli czy następców, nie możemy twierdzić, że ich nie ma. W związku z tym proszę cię, byś natychmiast i bez rozgłosu usunął z powierzchni ziemi ciała trzech straconych. Ciała wszystkich trzech kaznionych. I pochowanie ich. Oraz pochował je w tajemnicy, tak żeby więcej o nich nie słyszano. Żeby больше не было ни слуху, ни духу. Слушаю, гемон. Słucham, hegemonie. Ponieważ sprawa jest skomplikowana. Muszę jechać tam natychmiast. Ja prowadzę was. Odprowadzę cię. Jest jeszcze dwa pytania. Mam jeszcze dwie sprawy. Pierwsza. Twoje liczne zasługi podczas ciężkiej pracy jako naczelnika tajnych służb przy prokuratorze Judei pozwalają mi na zawiadomienie o tym Rzymu. Co zrobię z radością? Wypełniam tylko swe obowiązki w służbie imperatora i szczęśliwy jestem, hegemonie, służąc pod twoim dowództwem. Miło mi to słyszeć. Więc sprawa druga. Chodzi o tego, jak mu tam... Judę z Kiriatu. Mówią, że podobno dostał pieniądze za to, że tak gościnnie przyjął u siebie tego szalonego filozofa. Dostanie. To wielka suma? Hegemonie, tego nie wie nikt, nawet ty. Niestety, nawet ja. Ale te pieniądze dostanie dziś wieczorem, to wiem na pewno. Wezwano go dziś do pałacu Kajfasza. Chciwy starzec z tego Kiriatczyka, bo przecież jest stary. Prokurator nie myli się nigdy, ale tym razem się pomylił. Mężczyzna z Kiriatu jest młody. Nie mów. Możesz mi go opisać? To fanatyk? Nie, prokuratorze. Coś jeszcze? Jest urodziwy. Jeszcze coś? Może ma jakąś namiętność? Ma tylko jedną namiętność, prokuratorze. Do pieniędzy. Ach, tak. Tak. Chodzi o to...
Otrzymałem dziś informację, że jeszcze tej nocy go zabiją. Zbyt łaskawie mówiłeś o mnie, prokuratorze. Chyba nie zasługuję na pochwalny meldunek. Ja takich informacji nie mam. Zasługujesz na najwyższe nagrody, ale takie informacje są. Ośmielę się zapytać, skąd pochodzą te wiadomości? Pozwolisz, że na razie tego nie zdradzę. Tym bardziej, że są one przypadkowe, niejasne i mało wiarygodne. Ale moją powinnością jest zważać na wszystko. Takie mam obowiązki. Przede wszystkim wierzę swoim przeczuciom, bo nigdy mnie jeszcze nie zawiodło. Informacje te mówią, że jeden z niejawnych przyjaciół Hanokli, wzburzony potworną zdradą tego wymieniacza monet, spiskuje ze swoimi stronnikami w celu zabicia go dziś w nocy. Pieniądze otrzymane za zdradę chcą podrzucić arcykapłanowi z dopiskiem: zwracam przeklęte pieniądze. Pomyśl tylko, czy arcykapłanowi będzie miło otrzymać taki podarunek w świętą noc? To nie tylko nie będzie miłe. Jestem pewien, prokuratorze, że wywoła to wielki skandal. Też tak uważam. Dlatego też powierzam ci tę sprawę. Masz podjąć wszelkie kroki w celu ochrony Judy Skiriatu. Rozkaz hegemona będzie wykonany, choć muszę uprzedzić. Zamysł złoczyńców jest trudny do wykonania. Pomyśleć tylko. Wyśledzić człowieka, zabić, dowiedzieć się, ile otrzymał, jeszcze podrzucić pieniądze Kajfaszowi. I to wszystko w ciągu jednej nocy, dzisiejszej. A jednak zabiją go tej nocy nożem. Przeczuwam to, a przeczucie nigdy mnie nie zawiodło. Więc zabiją go nożem, hegemonie. Tak. Cała nadzieja w twojej zadziwiającej wszystkich skuteczności. Pozwól, hegemonie, że odejdę. Obyś się cieszył świętem. Zaraz, całkiem zapomniałem. Jestem twoim dłużnikiem. Prokurator nic mi nie jest winien. Jakże to? Podczas mojego wjazdu do Jeruszalaim, pamiętasz ten tłum żebraków? Chciałem rzucić im jeszcze pieniędzy. Nie miałem swoich i wziąłem od ciebie. Prokuratorze, to zupełny drobiazg. I o drobiazgach należy pamiętać. Czekam jeszcze tej nocy na twój meldunek, tak o pogrzebie, jak i o sprawie Judy Skiriatu. Słyszysz, Afraniuszu? Czekam. Odejdę teraz. Utraciłem bezpowrotnie. Teraz jakieś małe, nieznaczące, spóźnione działania oszukiwanie.
Банга. 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 Pokaż mi swoją bransoletę. Niza. 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 Ach, to ty, Juda. To ty, Juda? Nie poznałam cię, ale to dobrze. Mówią, że kogo nie poznają, ten będzie bogaty. Dokąd idziesz, Niza? Czemu chcesz wiedzieć? Jak to przecież się umawialiśmy? Mówiłaś, że cały wieczór będziesz w domu. Chciałem do ciebie przyjść. Ach, nie, nie, nie stało skończyć. Nudziłam się. Jest święta, a ty chcesz, bym siedziała w domu i słuchała, jak wzdychasz na tarasie? Mam się bać, że służąca powie o wszystkim mężowi? Chcę iść za miasto, słuchać słowików. Za miasto sama? Oczywiście, że sama. Niza, pozwól, że pójdę z tobą. Czemu milczysz, Niza? Nie będziesz mnie nudzić? No dobrze, chodźmy. Dokąd? Idź za potok Kedron do Getsemani, za posiadłość olejarza. Ja pójdę pierwsza. Nie idź zaraz za mną, idź sam, ja pójdę pierwsza. Jak miniesz potok, wiesz, gdzie jest grota, wiem, będę tam. Tylko nie idź zaraz za mną, zaczekaj tu, bądź cierpliwy. Niza? Niza. 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 Mów, ile dostałeś. Mów, jeśli chcesz żyć. 30 tetradrachm. To wszystko, co dostałem, wszystko, co mam. Zabierzcie. Ale nie zabijajcie. Tylko życie, kibajcie. Niza. Niza.
Ведь вы живы. Jesteś żywy? Ja idę rядом z lekarzem. Idę obok, więc pewnie żyję. Swobodnego czasu skoro mamy tyle, ile chcemy. Burza zacznie się dopiero pod wieczór. Zacznie się dopiero pod wieczór. I trusość. A tchórzostwo to jedna z najgorszych przywar. Nie, filozofie, sprzeciwię się. To najgorsza cecha. Przecież nie stchórzyłem wtedy w Dolinie Upiorów, kiedy wściekli Germanie mało nie zagryźli olbrzyma szczurzą śmierć. Ale miej litość, filozofie, czy ty myślisz, że przez człowieka, który popełnił przestępstwo przeciw Cezarowi, zniszczy swoją karierę prokurator Judei? Pogubi swoją karierę prokurator Judei. Tak. Pogublił. Zniszczę. Pogublił. Zniszczę. Утром бы еще не погубил. Рано бы этого не сделал, але teraz, nocą, po rozważeniu wszystkich za i przeciw, zgadzamy się. Погубить. Мы теперь будем всегда вместе. Teraz już zawsze będziemy razem. Gdzie jeden, tam i drugi. Pamiętaj mnie. Jak wspomnął mnie, to od razu i ciebie. Cieszę, pamiętaj ciebie. Mnie, podrzutka. Mnie, podkinysza. Nieznającego swoich rodziców. I ciebie. I ciebie. Syna króla, astrologa i córki młynarza, ślicznotki Pilli. Deuszczy, nie zabudź. Tak, nie zapomnij o mnie. Pominij mnie. Wspomnij mnie, syna astrologa. Przyszedł naczelnik tajnych służb. Proszę oddać mnie pod sąd, prokuratorze. Oddaj mnie pod sąd, prokuratorze. Miałeś rację. Nie potrafiłem ochronić Judy z Kiriatu. Zarżnęli go. Ten oto mieszek z pieniędzmi zabójcy podrzucili do domu arcykapłana. Krew na nim to krew Judy z Kiriatu. Ciekawe, ile w nim jest? 30 tetradrachm. Mało. Niedużo. Gdzie ubity? Gdzie zabity? Tego ja nie znam. Tego nie wiem. Сегодня утром poszukiwania zaczną się o świcie. No wy na pewno znajcie. Ale wiesz na pewno, że go zabito. Prokuratorze od 15 lat pracuje w Judei. Służbę zacząłem przy Walerianie Graku. Nie muszę widzieć zwłok, żeby powiedzieć, że człowieka zabito. Prosicie mnie, Afrani. Wybacz mi, Afraniuszu. Nie obudziłem się jeszcze całkiem i dlatego tak mówię. A czemu już kazał to? Ja plucho spię. Nie śpię spokojnie. A we śnie ciągle widzę promień księżyca. Tak śmieszno wyobrazić. Wyobraź sobie. Jakbym spacerował po tym promieniu. Proszę, podaj mi swoje przypuszczenia w tej sprawie. Gdzie planujecie go szukać? Siedźcie, naczelnik tajnych służb. Koniec części 8.
Tekst polski Grzegorz Pieńkowski. Czytał Janusz Szydłowski.